pierwszej kolejności chcemy, żeby szczepieniu poddani zostali nasi obywatele z czterech grup. Grup zawodowych, ale też właśnie grup wiekowych, tak jak zapytał Pan o PESEL. Więc najpierw szczepienia będą dostępne w pierwszej kolejności dla wszystkich służb medycznych. One są na pierwszej linii frontu. To nasi lekarze, pielęgniarki, diagności, laborantki, ratownicy medyczni i oni wszyscy, którzy tylko taką decyzję podejmą, będą mogli się zaszczepić w pierwszej kolejności. Następnie wszyscy mieszkańcy domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych w następnej kolejności, czy równolegle wszyscy, którzy pomagają ze służb mundurowych. Służby mundurowe, nasi policjanci, nasi pracownicy różnych służb mundurowych, którzy udzielają się bardzo intensywnie przy walce z COVID-19, ale także Wojska Obrony Terytorialnej i Wojska Operacyjne, czy inni pracownicy mundurowi będą mogli się też zaszczepić w pierwszej kolejności. I wreszcie największa grupa, największa populacja to wszystkie osoby starsze powyżej pewnego progu wiekowego. Wiemy doskonale, że COVID-19 jest najbardziej groźny, najbardziej śmiertelny dla osób powyżej 70-75 roku życia, ale w zależności od dostępności szczepionek i tempa ich wywozu do Polski będziemy chcieli szczepić jak najszersze rzesze naszych seniorów powyżej 65 roku życia. To jest około 6,5 miliona osób. A więc zaczniemy na pewno od tych grup, które są najbardziej zagrożone, najbardziej po prostu grożą im poważne konsekwencje dla zdrowia lub wręcz zgon i dlatego chcemy chronić naszych seniorów.